Sprawdzimy, czy tam. Panowie z... gdzieś z Krakowa? Z... To jest trudne pytanie. Aha, nie wiadomo. Bo często nawet ja sam spacerując tutaj po naszym mieście odczuwałem to w sposób fizyczny, więc nie potrzebowałem nawet żadnego miernika i już jak gdyby mój organizm sam reagował na tą złą jakość powietrza. No i w trosce właśnie o nasze dzieci, no chcieliśmy też stworzyć taki produkt, który w łatwy sposób będzie pokazywał nam, w którym miejscu jednak możemy iść na ten spacer, a w którym jednak wolelibyśmy się zatrzymać w domu. Wiadomo, ona świeci w różnych kolorach, jest to takie kuszące, jest to zastanawiające nad tym, jakie jest to stężenie tego powietrza. Dzięki temu, że mamy na bieżąco monitorowane powietrze poprzez czujniki, ale również takie ławki, które będziemy chcieli rozszerzyć jeszcze lokalizację tych ławek, mamy na bieżąco informacje, jakie powietrze jest, a dzięki temu możemy również podejmować działania związane z ochroną tego środowiska. W zasadzie mocno. System oczyszczający zainstalowany w ławce oczyszcza 860 metrów sześciennych powietrza na godzinę, co pozwala oczyścić powietrze w pomieszczeniu około 80 metrów kwadratowych.